Z nami jest Tyberiusz Kowalczyk po pojedynku na gali FEN14 Silesia Nerdź. Witamy. Witam wszystkich serdecznie. Kolejny bardzo emocjonujący, kolejny bardzo ciekawy pojedynek w Twoim wykonaniu właśnie na gali tej organizacji. Kolejne szybkie zwycięstwo już w pierwszej rundzie. Jak się tak na gorąco czujesz po tym boju? Powiem Ci, jestem mega szczęśliwy, że mogłem walczyć z tak doświadczonym zawodnikiem jak Tomek. No, pokazał mi też tutaj, co to znaczy waga ciężka. Mówię, no dwa razy byłem za światów, wróciłem z nich. Udało się, no powalczyło mi się, tak udało, no szczęśliwie, no co mam mówić, no to jest waga ciężka, bardziej doświadczony zawodnik, no szczęśliwie dla mnie to się zakończyło. Mówisz, że wróciłeś za światu, to znaczy, że miałeś jakieś tutaj drobne tarapaty, problemy, ale generalnie z przebiegu pojedynku wydawało mi się, że jednak no, miałeś inicjatywę, tutaj lepiej realizowałeś swój game plan i tutaj wydawało się, że jednak większa kontrola jest po twojej stronie i tutaj stopniowo do tego zwycięstwa jednak się przybliżałeś. Kontrola była, no tutaj tak jak mówię, no Tomek wziął tydzień czasu przed walkę, no ale oczywiście jest bardziej doświadczony, ma 20 walk więcej ode mnie. Dwa razy wróciłem za światów, no ale to jest właśnie to, zimna głowa, myślenie, jeszcze raz myślenie, to co trenerzy mówili, spokojnie. To było przepracowane, tak, i gdzieś to w głowie mi zostało, tak, nie upadłem, nie leżałem. Jestem szczęśliwy, no co mam powiedzieć, jestem szczęśliwy. Ja też szczególnie zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o twoje akcje, na twoje niskie kopnięcia. Jak dużo nad tymi technikami pracujesz? Wiesz co, to na co dzień kopnięcia trenuję z Bartoszem Batrą. Akurat tego nie było w gameplanie, no ale tak jak mówię, no, zaczęliśmy mocnymi lukami. O, Igorek się wdarł, mój popilek. No i tak się podarzyło. Miały być midle, bo Tomek podnosił ręce oczywiście wyżej, miały te midle wejść, ale no, nie dał rady. Tak jak mówię, no, gameplan cały mój runujek dostałem od Tomka mocno w ryj. I wszystko się pozmieniło, tak? No ale że szczęśliwie dla mnie jestem mega zadowolony. Zwycięstwo było dosyć szybkie, więc myślisz, że już na tej kolejnej gali warszawskiej FEN-u możesz się pojawić? Słuchajcie, no jeżeli kibice będą chcieli, podobała się walka. Mam nadzieję, że rywal kolejny będzie też dobry, więc widzimy się w Warszawie. Może Martin Hudej? Nie wiem, czy to będzie dobry dla mnie zawodnik Martin Hudej, ale no tak jak mówię, no idziemy w tą stronę, zobaczymy, zawodarze tutaj wymyślą, co będzie dalej. No, na razie odpoczynek, dzisiaj trzeba się napić piwa. W poniedziałek iść na trening i lecimy dalej. Oczywiście, ale tak jak mówię, biorąc pod uwagę, właśnie jak się zaprezentowaliście dzisiaj ty i właśnie Martin Hudej, to na pewno byłby taki pojedynek, którego by fani by na pewno tutaj myślę chcieli, bo tutaj pokazaliście obaj, że jesteście zawodnikami nie tylko silnymi, ale i bardzo dynamicznymi w klatkoringu, więc będziemy oczekiwać właśnie na takie zestawienie i na ciebie tutaj w jak najlepszej formie, żebyś po prostu tutaj oparł się temu potężnemu Czechowi. No słuchajcie, jeżeli trzeba będzie zgładzić krecika, to pójdziemy zgładzimy krecika, więc nie, Hudej naprawdę bardzo, bardzo fajny, pozytywny gościu, w szatni dużo uśmiechów, ale no wyszedł i zrobił roboty tutaj za Kopem. No szkoda mi trochę Kopa, że przegrał tą walkę, bo znowuż nie zdążył nic pokazać, tak, no to jest, jednak musi iść wagę niżej, no tak jak mówię, no brak wzrostu tutaj gdzieś go tutaj gubi, no szkoda, że nie udało się to tym razem Kopowi. Będziemy czekać na twoje kolejne walki, na twoje dalsze postępy. Więc mamy nadzieję, że to wszystko zobaczymy jak najszybciej. Czekajcie, no najszybciej to już marzec. Torwar, Warszawa, hej. Wielkie dzięki.